Cześć, witam Was z Rumunii, a dokładniej z Bukaresztu, bo właśnie tutaj wylądowałem kilka godzin temu. W Rumunii spędzę niespełna 2 tygodnie czasu, a dzisiejszy dzień poświęcam na takie ogólne zapoznanie i przyswojenie z terenem. Za chwilę idę do hostelu spać, aby jutro rano wstać, ale rymuję, aby kręcić dla Was filmy, bo właśnie między innymi po to tutaj przyjechałem. Poza tym jest to moja pierwsza samotna podróż w życiu. I tak się składa, że mam na sobie także moje pierwsze w życiu sandały. Czy można mi już nazwać typowym podróżnikiem? Powiedzcie mi. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can... Słuchajcie, wczoraj trafiłem na fajne miejsce, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, tylko że mam problem z dotarciem do tego miejsca teraz, ze znalezieniem go. Pani kelnerka, którą zapytałem o drogę, pokierowała mnie i chyba pomyliła prawo z lewym, jak to kobiety potrafią. I się zgubiłem. No i teraz szukam go. Mam nadzieję, że znajdę, bo naprawdę miejsce jest bomba. Boże, Kacia Majda ze mnie. Szukam tego od 2 godzin, a okazuje się, że jest to 50 metrów od mojego hostelu. No comment. Widzicie, to jest tu za mną już. Za chwilę Wam pokażę, co to jest. Maybe a love like ours can lead out its call. I will keep you near until the world ends and you are safe with me. Pałac Parlamentu, a dawniej Dom Ludowy, to drugi pod względem powierzchni największy budynek na świecie, oczywiście po Pentagonie. Został on zbudowany ponoć tylko i wyłącznie z materiału pochodzenia rumuńskiego, tylko szkoda, że do przygotowania gruntu do jego budowy musieli wysiedlić około 400 tysięcy mieszkańców właśnie tego miasta. Dla tutejszych mieszkańców jest to najpiękniejszy, a zarazem najokropniejszy budynek w tym mieście. Są z niego raczej dumni, ale niechętnie wspominają, w jakich okolicznościach doszło do jego budowy. Nicolae Ceaușescu? Chyba to źle wypowiedziałam, ale nieważne. Były prezydent Rumunii. Po swoich licznych podróżach sam zapragnął swojego pomnika w formie takiej monumentalnej budowli. Kiedy wracał on ze swoich delegacji o podróży, przygotowywano całe miasto na jego cześć. Między innymi ubierano ładnie obywateli tutejszych, sadzono nowe drzewa oraz, uwaga, przywiązywano owoce do tych drzew właśnie. No odbiło mu, ale to tylko kilka przykładów twierdzących, że miał nierówno pod sufitem. Więcej można sobie poczytać w internetach. No dobra, koniec z tą polityką. Kończąc temat parlamentu, na zakończenie opowiem Wam historyjkę, jak światowej sławy artysta piosenkarz zaliczył wielką wtopę. W 1992 roku Michael Jackson, wygłaszając przemowę z balkonu prezydenckiego, rozpoczął ją słowami: kocham Was, mieszkańcy Budapesztu. Przypominam Wam, że stolica Rumunii to Bukareszt. Widownia była raczej niepocieszona. We'll be right back.
Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Sandały mnie pokonały. Moje pierwsze w życiu sandały mnie pokonały. 2-0 dla nich. Mam dwa ogromne bąble pod stopami. No, nie o takie sandały walczyłem. A tak serio, jest to taki wstęp do tego, co chcę wam powiedzieć. Jestem tutaj drugi dzień i dotychczas wszyscy Rumuni byli dla mnie bardzo mili i uprzejmi i pomocni. I dobrym przykładem tego jest to, że przed chwilą byłem w aptece i poprosiłem panią o coś na to odciski, więc dała mi plaster, jakoś tam maść, wszystko ładnie, pięknie i na koniec sprzedała mi patent, jak je używać, te rzeczy na odcisk. Mówi mi tak: aby to działało dobrze i szybciej, to koniecznie musi pan umyć stopy przed posmarowaniem tych odcisków. No ja nie wiem, co z niej bym zrobił. Pewnie smarowałbym na brudne. Także pani z apteki, bardzo dziękuję za radę życia. Rumunia co prawda jest mniejsza od Polski, lecz nie zmienia to faktu, że jest ona ogromna. Zapoznając się z tematem przed wyjazdem, przeglądając internety, czytając książki i inne, mózg parował mi od tego, ile ma ona do zaoferowania. Serio. Miałem ogromny problem z wyborem tego, co chciałbym zobaczyć podczas mojego pobytu tutaj, a raczej co dane byłoby mi ujrzeć, nie korzystając z własnego auta, tylko z tego, co jest tutaj dostępne dla wszystkich, czyli autobusy, kolej i łapanie stopa. I właśnie łapanie stopa jest tutaj takim dosyć popularnym tematem. Bardzo wielu Rumunów nie posiada własnego auta, dlatego zatrzymuje cudze. Fakt jest taki, że Rumunie są bardzo przyjaźni dla innych osób i nie trzeba czekać długo, aż ktoś się zatrzyma i podrzuci w dane miejsce. Ciekawostka numer dwa na temat stopa jest taka, że należy uregulować zapłatę w jakimś tam drobnej kwocie za podwózkę. No w Polsce tego nie uświadczysz, nie? Łapisz stopa za darmo. Tutaj trzeba zapłacić. Ale też ponoć tam nieduże kwoty. Turyści ponoć mają lepiej, bo nie wymaga się tego od nich. Być może się okaże, kto wie. Znaczy być może ja na własnej skórze, nie? Zobaczę, jak z tym jest. Mam dla was kilka ciekawostek na temat pieniędzy. A Polacy przecież lubią rozmawiać o pieniądzach. Więc porozmawiajmy sobie. W 2003 roku wpuszczono do obiegu banknot o nominale 1 miliona lei, który funkcjonował przez 2 lata. Co tam taki milionek? Milion złotych w banknocie. Zróbmy to. Lej dzieli się na 100 banów. Wszystkie banknoty są tutaj polimerowe, czyli w skrócie wykonane z plastiku. Tym sposobem są odporne na deszcz, czy tam ogólnie jakieś niesprzyjające warunki. Testu przedzieralności nie będę wykonywać, ponieważ jest już na polskim YouTube taka osoba, której się to udało. Kajus Globtory, pozdrawiam cię serdecznie. 100 lat temu wydano w Rumunii najmniejszy na świecie banknot o nominale 10 bani, czyli o wartości około 10 groszy. Jego wymiary to około 3 na 4 cm, czyli mniej więcej coś takiego. No może trochę większy. I'm gonna go.